Trzymasz tu, a tu ten. No bo czasami wystrzeliwuje, czasami trzeba wyciągnąć. Różnie bywa. Tak to się kuruje. Spokojnie. Trzymasz kciuki. Jak skończy lecieć, on wystrzeli sam. Szanowni Państwo, to może być ostatni dzień w życiu nowoupieczonej mistrzyni świata w grze szybkiej Natalii Sadowskiej. Co teraz? Jezu. Pułkownik Wojska Polskiego. Panie pułkowniku, proszę. Panie pułkowniku. No dobra, ty kończysz, trzymaj. Kończysz, Natalia, aż poleci. Szanowni Państwo, sobotni wieczór, 18 grudnia 2021 roku, siedzę sobie spokojnie w tym pomieszczeniu. Byłoby wszystko tak od zwykle, a tymczasem jest bardzo niezwykle, dlatego że to dzień, który zapisał się w historii polskich warcabów, a ze mną, naprzeciwko mnie, na moim gorącym krześle, aktualna, świeżo upieczona z dzisiaj, mistrzyni świata w grze szybkiej 2021 Natalia Sadowska. Natalio, z tego miejsca po dobrych 9 godzinach transmisji w imieniu wszystkich widzów, fanów warcabów, fanów Twoich pragnę Ci złożyć naprawdę ogromne gratulacje za Twój wynik, za to, jak wielkich emocji nam dostarczyłaś, jak wielką dumą nas uroczyłaś, taką patriotyczną, narodową, kiedy wiemy, że to Polka zdobyła złoty medal, że jest najlepsza na świecie w grze szybkiej w warcabach. Pierwszy raz w historii coś takiego się wydarzyło, żeby właśnie taki kolor medalu ktokolwiek z Polski w tak wysokiej rangi zawodach na krótkie tempo zdobył. Ogromne, ogromne gratulacje. Bardzo dziękuję. Powiedz mi proszę, jesteśmy po turnieju zakończonym Polish Open 2021. Po przegranych w 7., 8. rundzie udowodniłaś, że walczysz do końca, wygrałaś w ostatniej, co pozwoliło Ci dostać się na podium w klasyfikacji kobiet tego turnieju, za co też Ci oczywiście w tym miejscu, z tego miejsca bardzo serdecznie gratuluję. Czy miałaś coś dzisiaj do udowodnienia? Czy miałaś jakieś ambicje, żeby zrekompensować sobie ten wynik Polish Open? Bo oczywiście to jest podium turnieju Pucharu Świata, ale ja wiem, że Twoje ambicje są większe. No tak, myślę, że dzisiaj się odezwał mój wewnętrzny lew i faktycznie trzecie miejsce w Pucharze Świata było ok, ale no patrząc na to, że przez te 6 pierwszych rund cały czas szłam najlepiej z kobiet, no oczywiście chciałam tam wygrać i wczoraj może nie byłam w super humorze, ale za to dzisiaj faktycznie miałam bojowy nastrój. I od początku, myślę, turniej dobrze mi się układał, bardzo dobrze mi się grało i miałam wielką ochotę wygrać. Miałaś wielką ochotę wygrać. Powiem trochę z perspektywy osoby, która komentowała te Twoje wydarzenia. Jednocześnie no, patrzyłam mniej więcej na komputerze, jak przebiegały te Twoje partie. I muszę Ci powiedzieć, że nie wiem, jak wyglądały partie innych Twoich przeciwniczek, ale jestem przekonany po tym, jak grałaś, że bardzo niesprawiedliwym by było, gdyby wygrał ktokolwiek inny. Grałaś bardzo porządne partie, grałaś naprawdę niesamowicie dokładnie, precyzyjnie, wybierałaś bardzo dobre plany gry. Myślę, że z takim poziomem naprawdę mogłabyś być nawet bardzo wysoko w turnieju męskim, więc jestem pod ogromnym wrażeniem Twojej gry, tego jak to wszystko przebiegało, więc szapoba. Gratuluję Ci tego poziomu. Nie wiem, w jaki sposób przygotowujesz się psychicznie, fizycznie do takiego performance'u, ale moim zdaniem było ok, idealnie i tego nie zmieniaj. Tak idąc krok po kroku przez ten Twój turniej, chciałbym porozmawiać o takich kluczowych momentach. Przed obiadem, kiedy graliśmy 3 rundy, zdarzyła Ci się po wygranych partia z Kołodyżnikową i w pewnym momencie wpadłaś na kombinację. W tym momencie, kiedy ona mogła wykonać tę kombinację, sama wpadła na kombinację i partia skończyła się Twoim zwycięstwem. Czy myślisz, że na dystansie takiego 9-rundowego turnieju, gdzie musisz zagrać 1000 ruchów,
Zdarza się koniec końców tak, że trzeba na coś wpaść, tylko liczyć na to, że przeciwnik nie znajdzie, bo nie da się do końca policzyć wszystkich możliwości, kiedy pozycja zwłaszcza jest napięta, tam akurat była. Czy jest tak, że po prostu to była jakaś niedokładność kalkulacyjna? Wiesz co, no oczywiście sprawdzałam kombinacje, a że było ich tam naprawdę mnóstwo możliwości, to stwierdziłam, że no, nie będę teraz traciła moich cennych 3 minut, które bodajże wtedy miałam, na to, żeby teraz sprawdzać wszystkie oddania, wszystkie jej możliwości i tak dalej, więc sprawdziłam te takie prostsze, no i wykonałam ruch. Oczywiście nie powinnam była wpadać na kombinacje, ale no jeżeli ja jej tak szybko i prosto nie widziałam tej kombinacji, no to jak widać ona też nie. I oczywiście takie momenty zdarzają się, będą się zdarzały, ale czasem może warto jest zaryzykować w tych krótkich czasach. Potem obiad, chwila przerwy. Byłaś jakoś senna w pierwszych rundach po obiedzie? Czy od razu potrafisz wejść na te wysokie obroty? Bo mi się trochę ziewało na transmisji, nie powiem. Nie, jakby pełen fokus, poleżałam sobie 20 minut tylko, nie przejadłam się i generalnie mam tak, że jak już wchodzę w rytm turnieju, to nawet po obiedzie ani nie chodzę do toalety, ani nie biorę już nic więcej do picia, jestem taka, że wiesz, że nie sprawdzam w ogóle co się dzieje, tabeli, wyników, jestem tylko skupiona na pojedynczej partii i nic więcej mnie nie interesuje. Potem przyszedł moment, który przyciągnął no już pierwszą rekordową rzeszę widzów, prawie 200 osób oglądało nas w momencie, kiedy objęłaś prowadzenie w turnieju, no i kiedy przyszło do partii z Tamarą Tansy-Kurzyną. Kobietą, którą znamy wszyscy z meczu o Mistrzostwo Świata, który miał miejsce w Warszawie, w hotelu Belotto na przełomie kwietnia i maja 2021 roku. W tym meczu Tamara zwyciężyła, zabierając Ci prawo do gry w kolejnym meczu. Wiemy w jakich okolicznościach, wiemy po ilu godzinach gry, wiemy z czym to się dla Ciebie wiązało i dla nas wszystkich kibiców oczywiście. Tego dnia akurat nie chcemy pamiętać w tak przesadnie dosadny dla nas sposób i chcemy dawać Ci okazję do tego, żeby brać rewanż na Tamarze. No i udało Ci się to zrobić już na przełomie czerwca i marca podczas turnieju finałowego Mistrzostw Świata w Tallinie, kiedy już mogłaś się jej zrewanżować, zrobiłaś to wygrywając. Koniec końców Ty skończyłaś za podium, 4. miejsce, ocierając się o medal. Ona była druga, no i to ona z Matroną Nogowicyną zagra o Mistrzostwo Świata 2022. No i ta partia. Zdecydowanie lepiej wyszłaś po debiucie. Tego nie obserwowaliśmy podczas partii w hotelu Belotto. No i w pewnym momencie kluczowy czas partii analizuje wariant, który podsuwa komputer 49-44, potem idea kombinacyjna. Mówię, to jest ten moment, jeżeli to doliczy, jeżeli to znajdzie, pokona Tamarę i będzie na ostatniej prostej do zdobycia tytułu Mistrzyni Świata. Robisz pierwszy ruch, 49-44, analizuję ten wariant, widzę, już tam wszyscy praktycznie skaczemy, emocje mamy na maksa, gardła mamy, pod gardłem mamy serce i wtedy Tamara co robi? Łapie zapionka 30, zagrywa na 35, wpada na kombinację. Natalia liczy, czeka, myśli. Ja tylko nie mogę znaleźć tego momentu, kiedy weźmie tego pionka i zacznie go oddawać i zrobi tę kombinację. Nagle Natalia zagrywa gdzieś indziej. Co się wydarzyło? No cóż, sprawdzałam motywy kombinacyjne, ale akurat prosta była, co prawda. Nie była jakaś mega skomplikowana, ale spojrzałam tylko 2 pierwsze ruchy, nie zobaczyłam dalej kombinacji, nie sprawdziłam. No i myślałam, że wygram pozycyjnie i też miałam bodajże 3 minuty, więc nie chciałam tam długo liczyć i tracić cennego czasu. No i myślałam, że i tak wygram to pozycyjnie, mimo że kombinacji nie zrobiłam. A szkoda, bo faktycznie z debiutu ją tak ładnie ścisnęłam, ale niech ma ten remisek. Tak, wycisnęłaś jak cytrynkę, dużo soku w niej nie zostało po debiucie, to zdecydowanie prawda. Potem w trakcie turnieju też trzeba odnotować Twoje 2 zwycięstwa nad młodymi zawodniczkami. W turnieju Polish Open 2021 w klasyfikacji kobiet wyprzedziły Cię młode Rosjanki, tak? Między innymi Fiedorowa, która jest mistrzynią świata ze szklarskiej poręby do lat 16. Bardzo pewnie wygrałaś z Fiedorową, z Osipową. Czy to jest taka wiadomość, że hola, hola dziewczyny, wasz czas jeszcze przyjdzie? Jeszcze to jest czas Sadowskiej Starej Gwardii? No tak, tutaj jednak zagrałam na pewno pewnie i jakby poszłam w tych partiach na takie małe niuanse, bo powiedzmy jedna miała gdzieś tutaj bandowego, jedna miała na mojej połowie pionka
i wiedziałam, że może z kimś lepszym bym wybiła go szybciej, bo jakby nie miało dużo sensu okrążać, ale wiedziałam, że z takimi zawodniczkami no, sprawdzę je, czy faktycznie się wybronią jakoś i starałam się te ich słabości jak najbardziej do końca trzymać, no jak widać słusznie. Jak widać słusznie. No i tak można powiedzieć, zamykając klamrą ten twój cały występ turniejowy, ostatnia partia. Daria Tkaczenko trafia na Bolszakową, czyli teoretycznie słabszą zawodniczkę, a tobie trafia się Matrona Nogowicyna, aktualna mistrzyni świata. Od razu wiadomo, że ona mająca punkt mniej od ciebie i dużo niższe wartościowanie, żeby dać sobie szansę stanąć na podium, musi z tobą tę partię wygrać. Po pierwszych ruchach widać, że nie chce iść na kompromis, będzie tutaj udziwniała, świrowała, żeby tylko zaostrzyć tę pozycję, żeby dać sobie szansę wygranej. I przez długi czas masz dużo lepszą pozycję, masz przewagę, która nawet by pozwalała sądzić, że jesteś w stanie tę partię wygrać i rozwiązać temat tym tytułu, dlatego że miałaś punkt więcej, automatycznie byś ten turniej zwyciężyła. No i dochodzi do momentu, w którym popełniasz błąd, ta przewaga troszkę się redukuje, po czym znowu jakaś niewielka niedokładność, ale przewaga już koło pół piona dla Matrony i problem inny. Ty masz 20-30 sekund, ona ma 3 minuty więcej. No i powiem ci, że zamilkłem na transmisji. Co mi powiesz o tamtym momencie? Co było w twojej głowie w ogóle? Jak się czułaś? No miałam świadomość. Oczywiście ciężko jest wyłączyć myśli wtedy, bo wiem, że to jest mega ważna partia. Wiem, że teoretycznie wystarcza mi remis no, do co najmniej srebra. No i widzę, że pozycja jest ciężka, czas upływa, ale jakby jedno sobie powtarzałam, okej, zimna krew, spokój, remis musi gdzieś być. I mimo, że ten czas widzę, że już mam poniżej 30 sekund, a ona 3 minuty, ale starałam się jakby no, nie patrzeć na to, bo mimo wszystko co z tego, żebym zrobiła szybko ruch, jeżeli byłby przegrany. Więc wykorzystałam ten czas do końca i wiedziałam, że gdzieś znajdę wariant remisowy, no i znalazłam. Ostatnie sekundy, bo kilka ruchów wykonałaś, mając dosłownie 2-3 sekundy na zegarze. Kamera skierowana w ciebie, kilkaset osób oglądających to, co się dzieje. Świadomość tego, że jak ten ruch będzie pomyłką, tracisz może nawet medal. A jeżeli zremisujesz, jeżeli zrobisz dobry ruch, to jest szansa na to, że złoto mistrzyni świata to zostaje już na zawsze. Ogrom presji, który może w tym momencie spaść na człowieka, jest wręcz niewyobrażalny. Tym bardziej podziwiam ciebie, jak myślę, że podziwiają ciebie wszyscy nasi widzowie za to, że wytrzymałaś tę presję, za to, że pokazałaś się z tej najlepszej, spokojnej strony, za to, że zdobyłaś to coś niesamowitego. Mistrzostwo świata w grze szybkiej 2021. Trzeci tytuł mistrzyni świata w karierze po dwóch tytułach seniorskich, oczywiście na długi, klasyczny czas. Teraz dokładasz pierwszy raz coś takiego w historii Polski w grze na czas krótki. Rewelacja, coś niesamowitego, dałaś nam naprawdę niesamowicie, niesamowicie pozytywne, dobre emocje. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Chciałam tylko powiedzieć, że jestem przeszczęśliwa. Teraz oczywiście już po tych kilku godzinach emocje troszkę opadły, ale miałam taką złość i tak bardzo chciałam wygrać i jakby no jest to na pewno spełnienie. Moje ambicje się spełniły. Jutro jeszcze kolejny dzień oczywiście. Będę na pewno grała no, na luzie, bo już złotko jest. Hymn usłyszymy. Więc ekstra, bo zawsze dla tego gram, zawsze to mnie motywuje, że będzie Mazurek Dąbrowskiego, więc no cóż, no zobaczymy jak jutro pójdzie, ale chciałam też wszystkim podziękować, bo ja naprawdę czuję to wsparcie. Ja wiem, że tam jest tylko taka mała kamerka, ale ja wiem, że tam są ludzie, którzy obserwują, którzy się stresują, denerwują. Moja mama w tym samym czasie, co ogląda stream, też się modli, bo już nie może z tego nadmiaru emocji. Także jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję, bo to też wasza część. Tak, Natalia zapowiedziała, jutro dopełnienie weekendu Mistrzostw Świata w krótkiej grze. Dzisiaj mieliśmy Mistrzostwa Świata, tak zwane rapid, grę szybką, 15 minut plus 5 sekund na zawodnika, a jutro będzie jeszcze szybciej, bo będzie błyskawicznie 5 minut plus 3 sekundy na zawodnika. Czy masz jeszcze coś do udowodnienia? Czy czujesz się spełniona już tutaj na tym turnieju? Jestem spełniona, a jutro będziemy walczyć na luzie i zobaczymy. I ten luz może ci pomóc. Julinek
Park. Miejsce dosyć nowe na warcabowej mapie Polski, choć jest to już, licząc wszystkie, piąta impreza, która się rozgrywała na terenie tego właśnie miejsca. Chyba dosyć przyjemnie się zapisze, bo w tabelkach publikowanych mistrzów będziemy widzieli rok i oczywiście miejsce, gdzie ten tytuł został zdobyty. Natalia Sadowska 2021 Rapid Julinek Park. Będziesz z przyjemnością wracała do tego miejsca? No tak, już Julinek Lowki już na zawsze w moim sercu. No właśnie, już teraz możemy Wam powiedzieć, że Polish Open 2022 i, co bardzo ważne, Mistrzostwa Świata w Grze Szybkiej 2022 są zaplanowane dla organizacji, dla Polskiego Związku Warcabowego. Właśnie najprawdopodobniej tutaj w Julinku w przyszłym roku, w podobnym okresie roku się odbędą. Nie widzę przeszkód, żeby rok rocznie powtarzać ten cykl i żebyś zdobywała złoto właśnie tutaj niedaleko swojego domu warszawskiego. To dosłownie kilkadziesiąt kilometrów. Chyba też nie masz nic przeciwko, co? Nie, będę bronić co roku. A tego Mazurka Dąbrowskiego na polskiej ziemi słyszmy jak najczęściej. Z tego miejsca musimy koniecznie oczywiście podziękować właścicielom obiektu Julinek Park, grupie Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A., którzy są również właścicielami Super Expressu, Radia Supernowa, którzy są z automatu też naszymi patronami medialnymi i rzetelnie informują o tym, co się tutaj w trakcie naszych warcabowych rozgrywek w Julinku dzieje. Ponadto oczywiście dziękuję z całego serca osobom zaangażowanym w organizację Polskiemu Związkowi Warcabowemu, czyli pozostałym z członkom zarządu Światowej Federacji Warcabowej. Dziękuję bardzo agencji reklamowej Fortis, która wspierała nas robiąc materiały reklamowe, banery nie tylko do tych, ale też wcześniejszych turniejów. No i oczywiście z całego serca dziękuję sponsorowi głównemu turnieju Polish Open 2021, czyli firmie Chess & Checkers Games, autorom najchętniej pobieranej aplikacji do gry w warcaby na telefon. Bez nich nic się by nie mogło odbyć, bez nich byśmy nie mogli przeżywać tych pięknych chwil, bez nich nie mielibyśmy Mistrzyni Świata 2021 w grze szybkiej siedzącej przede mną. Natalia Sadowska, dziękuję Ci bardzo, dobrego snu, powodzenia jutro. Dziękuję.